Właściwie to tych książek z wykrojami jeszcze nie wszystkie wam pokazałam, więc pora na taką. Cześć, nazywam się Kajani. Jestem kolekcjonerką, jestem rekonstruktorką, piszę tematyczne artykuły, prowadzę wykłady i warsztaty, a w tej serii pokazuję książki godne polecenia. Z panią Elizabeth spotkaliśmy się już przy okazji tej publikacji. Tutaj popełniła opowieść o królu. Znaczy, to nie jest opowieść. To jest książka o tym, jak współczesne wykroje przerobić na... Co jeszcze inaczej? Jak używając współczesnych metod krawieckich skroić dawny ubiór? O, tak, dobrze. To jest mniej więcej to. I dotyczy ubiór kobiecego. Ja wam nie opowiem o tej części, która jest tu na początku, dotyczącej wieków dawniejszych, bo nie jestem profesjonalistką w tym zakresie i powinien się wypowiadać ktoś, kto się na tym zna, czyli od XVI, XVII czy XVIII wieku. Ja wam mogę powiedzieć coś o wykrojach z okresu XIX wieku. Większość z nich, przepraszam za chrypkę, większość z nich jest skonstruowana dość poprawnie. I rękawy mają odpowiednie kształty i odpowiednie podkroje. Ramiona. Czasem bym się przyczepiła na przykład do stosunku do szerokości przodu do tyłu, bo zazwyczaj w XIX-wiecznych przód był jednak szerszy i to jest bardzo widoczne. A przy latach 40. są troszeczkę za wysoko zaszewki, ale to jest detal, bo czasami faktycznie się zdarzały aż tak wysokie, no ale okej, okay, niech im będzie. Tak jak już wspominałam, rękawy są w miarę okej. Okay. Spódnice. No. To, co mi się na przykład bardzo kłóci, to jest ten stanik, tak, dokładnie. Na lata 70. i 80. Lata 70. były w kroju zupełnie inne niż lata 80., bo około 1880 roku zmienił się krój stanika, zwłaszcza w obrębie ramienia, tej odległości. I o ile w latach 70. macie, tak jak w 60., dość szerokie ramię, tak w 80. macie już prawie współczesne zarysowane tutaj. I robienie jednego wykroju stanika tylko dlatego, że tiurniury były. Ale pierwsza tiurniura różni się od drugiej. I generalnie rzecz biorąc, będę z tym walczyć. No, ale generalnie książka jest niezła, jak ktoś lubi się bawić w takiej konstrukcji.